ten pojedynek derbowy jakieś tam wzbudzał dodatkowe emocje wśród kibiców, wśród zawodników. Natomiast ja powiem tak, odnośnie mojego zespołu, no wytrzymaliśmy to ciśnienie, byliśmy zespołem dojrzalszym i szczerze mówiąc kontrolowaliśmy przebieg meczu od początku do samego końca. Oczywiście dobrze się ułożył ten mecz dla nas, bo do przerwy Radomiak, zespół Radomiaka został ukarany czerwoną kartką i graliśmy z przewagą. Tak zwana bramka do szatni w 44 bodajże minucie z ładnego strzału Wicika na pewno nam to pomogła. No, druga połowa Radomiak próbował jeszcze swoich tam sił, natomiast no, zachowaliśmy czyste konto, z tego się bardzo cieszę. Natomiast udało się dorzucić jeszcze jedną bramkę. Podziękowałem chłopakom za taką determinację, za wolę walki, zaangażowanie, bo dzisiaj nie było naprawdę słabych punktów. A wszyscy dobrze wiemy, że mamy przed sobą w sobotę bardzo trudny mecz w Karczewie i musimy się przez te dwa dni teraz pozbierać, złożyć do kupy i znowu pokazać, że jesteśmy w stanie wygrać też w sobotę. Właśnie chcę tylko zapytać, ile tej siły zostało na sobotę? Wydaje mi się, że zostało, że chłopcy fajnie pracują na treningach, że są przygotowani. Przede wszystkim też mentalnie mają w głowie poukładane, że kiedy jest praca, to jest praca, kiedy jest odpoczynek, to jest to mądry odpoczynek bez jakiejś tam głupoty. Takim tłumaczyłem się w szatni i myślę, że posłuchają moich słów i zrobią wszystko, żeby na sobotę być gotowym do walki na 100%. Powiem tak, do momentu, czyli do 30 minuty, dopóki nasz zawodnik nie dostał czerwonej kartki. Mecz taki wyrównany, ogólnie cały mecz walki w momencie, gdy moim zdaniem zbyt pochopnie sędzia pokazał tą drugą żółtą kartkę i czerwoną. Jakby byliśmy zmuszeni do tego, żeby się bronić. Jednego zawodnika mniej, prawie godzinę graliśmy. Na pewno to było widać w końcówce meczów. Niemniej jednak bardzo żałuję i szkoda, że tak powiem, troszeczkę przypadkowych bramek. Z drugiej strony jestem zadowolony z tego, że mimo gry w 10 tak długi okres czasu, w drugiej połowie długimi momentami byliśmy w stanie utrzymać się przy piłce. Próbowaliśmy stwarzać sobie tę sytuację, nawet kilka mieliśmy, jednak nie udało się wykorzystać.